dzisiaj się odbyły zawody strzeleckie. Głównym przedsięwzięciem jest utrwalenie i przypomnienie o stuletniej niepodległości naszej, uczczenie tego święta. Tutaj główne podziękowania dla sponsorów dzisiejszego turnieju, czyli dla pana Krzysztofa Grządziela, dla pana posła na Sejm Łukasza Zbonikowskiego za ufundowanie swoich tarcz. Uczestniczyli również dzisiaj w tym turnieju saperzy, którzy też ufundowali swoją tarczę. I głównie z ich współudziałem ten turniej tutaj się odbywa. Prawo bardziej. Jak? Pytanie 4,21. To jest 19,54. W dzisiejszym turnieju żeśmy użyli to, co głównie Bractwo Kurkowe stara się promować, czyli broń łucznicza. Są to łuki amatorskie, które się cieszą bardzo dużą popularnością wśród młodszych, starszych mieszkańców naszego miasta Włocławka. Jak również tutaj była konkurencja w strzelaniu z broni czarnoprochowej, pistoletu bębenkowego typu Colt. Oprócz tego był KBKS, broń długa Kałasznikow i również pistolet krótki Glock. Pani trzyma. Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku zaplanowało szereg różnych uroczystości, które będą podnosiły rangę stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Do najważniejszych takich zamierzeń było opracowanie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących na terenie Włocławka w latach od 1918 roku do 2018. Tą tablicę poświęconą właśnie pamięci żeśmy umontowali na budynku dawnego sztabu, a dzisiaj budynku mieszkalnego Włocławia. To dzisiejsze wydarzenie poświęcone jest również obchodom stulecia odzyskania niepodległości, z tym, że polega ono na pokazaniu umiejętności strzeleckich z różnej broni. Ten pomysł był praktycznie przedstawiony dla ogólnej opinii publicznej przez Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które zaprosiło szereg instytucji i osób prywatnych do organizacji tego przedsięwzięcia. My przyjęliśmy udział, bo jesteśmy tutaj zaszczyceni, że nas poproszono. Ufundowaliśmy szable dla zwycięzcy, dla kolejnych, którzy zajmą kolejne miejsca, historyczne książki mówiące o tradycjach Wojska Polskiego. Wszystko odbywa się tutaj na Strzelnicy Myślickiej. Dla nas to jeszcze jest kolejna pamięć, bo my tutaj w zależności od tego, ile lat służyliśmy w jednostce wojsk inżynieryjnych we Włocławku, na tej strzelnicy żeśmy spędzali część swojego życia. Kurkowe Bractwo Strzeleckie ufundowało odznaczenie, to znaczy odznakę tą dotyczącą 14 Pułku Piechoty, którą sztandar Stowarzyszenia Saperów Polskich zostanie wyróżniony prawdopodobnie za chwilę tutaj na tej uroczystości. Jak się z Wami skontaktować? Czy można wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach tutaj związanych właśnie z Waszą działalnością poza takimi turniejami? Można oczywiście korzystać tutaj, w internecie znajduje się numer telefonu, można kontaktować się ze starszym bractwa czy z pisarzem bractwa i w tej chwili są ogłaszane wolne turnieje, gdzie każdy może przyjść po prostu do brać udział w strzelaniu takim konkursowym, lub również Bractwo organizuje co miesiąc systematycznie treningowe strzelania z broni czarnoprochowej czy z KBKS-u oraz z łuków, także zainteresowanych zapraszamy. Kontakt może być właśnie tutaj na Strzelnicy Ostrowej.